Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy na budowie domu 70 metrów, projekt Adas, z naszej strony internetowej dom25000.pl. Mamy nadzieję, że tym razem uda nam się więcej popracować niż ostatnio, bo jak sami zauważyliście w poprzednim odcinku, niestety pogoda nas z budowy zgoniła, natomiast teraz przyjechaliśmy od nowa i mamy nadzieję, że uda nam się zakończyć prace, które są przewidziane, czyli wieźba i dach. Chciałem wam pokazać, co kupiłem specjalnie na tą budowę. Mam nadzieję, że dobrze będzie nam się tym pracowało, ponieważ kupiłem nowiutką gwoździarkę. Do tego wziąłem jeszcze wkręty torxy 120, ponieważ jak zauważyliście w ostatnim odcinku, dosyć mocno tutaj wiało, dlatego postanowiłem nie tylko samymi gwoździami wzmocnić konstrukcję, znaczy przykręcić konstrukcję, przybić konstrukcję, ale jeszcze ją wzmocnić właśnie tymi wkrętami torxami. I wydaje mi się, że powinno być już idealnie. Dobra, przebieramy się i bierzemy się za robotę, ponieważ czas nas goni. Mamy 5 dni na skończenie całej budowy i oddanie inwestorowi. Mamy nadzieję, że się wyrobimy, mimo tego, że prognoza pokazuje, że w tym tygodniu 2 razy będzie padał deszcz ze śniegiem. Zanim rozpoczniemy wrzucanie krokiew na górę, chciałem wam tylko przypomnieć, że projekt domu Adaś, czyli to, co tutaj widzicie, jest w 3 odmianach na naszej stronie internetowej. Pierwsza odmiana jest to domek rekreacyjny, czyli to, co tu widzicie. Jest to forma rekreacyjna, później jest zmiana sposobu użytkowania, no i jak zwykle, jak nagrywam, to ktoś dzwoni. Momencik. Druga forma jest to mieszkalna na zgłoszenie, czyli już macie całą dokumentację architektoniczno-budowlaną, macie obliczenia konstrukcyjne, macie instalację, czyli pełna dokumentacja już kompletna, taka jak jest wszędzie, na pozwolenie i na zgłoszenie. No i kolejna odmiana jest to właśnie pozwolenie. Czyli macie praktycznie to samo, co na zgłoszeniu, tylko w formie pozwolenia. Więc jest rekreacyjny, jednorodzinny z możliwością pozwolenia bądź zgłoszenia. Jest to taka fajna ciekawostka, jak chodzi o projekt domu Adaś, ponieważ dużo osób nawet o tym nie wie, że taki projekt jest ogólnie dostępny u nas na stronie internetowej i możecie sobie zamówić. Nie musicie koniecznie nam zlecać budowy tego domu. Natomiast jeżeli nam zlecacie budowę tego domu kompleksowo, bo my nie świadczymy samych usług, tylko kompleksowo z materiałem, z całym sprzętem, ze wszystkim, no to projekt dostajecie od nas wtedy za darmo. Nawet jeżeli będzie kosztował tyle czy tyle. Ponieważ taki projekt jak nasz, czyli kompletna dokumentacja budowlana w formie właśnie architektoniczno-budowlanej, kosztuje normalnie od 7000 w górę. U nas na stronie internetowej dom25000.pl przeważy jest w promocji, no i średnia cena tego projektu jest to między 999 a 1499, natomiast tak jak wspomniałem, jeżeli budujemy, to dostajecie go za darmo, więc nie musicie wtedy go kupować, wystarczy do nas się zgłosić, podpiszemy umowę na budowę domu, dostajecie projekt darmo i my zajmujemy się tak naprawdę wszystkim. Waszym obowiązku jest tylko dokonać pozwolenia bądź zgłoszenia budowy, wytyczyć budynek i tyle. My wchodzimy ze swoim sprzętem, ze swoimi koparkami, ze swoimi HDS-ami, ze swoim towarem, ze swoim betonem. Wszystko my bierzemy. Was tak naprawdę na budowie nawet nie musi być. Tak jak w tym przypadku inwestora praktycznie widziałem tylko w dniu podpisania umowy. Ewentualnie tutaj parę razy przyjechał tylko zobaczyć, jak budowa wygląda. Natomiast cały czas telefonicznie, przez internet, zdjęciami przez Messengera czy tam MMS-ami wymieniamy się, jak to wygląda. No i przede wszystkim nie trzeba stać nad nami, no bo wszystko jest już wytłumaczone w dniu podpisania umowy, co mamy robić, z jakiego materiału korzystać oraz kiedy zaczynamy i kiedy jest planowane oddanie domu. konstrukcja postawiona, jętki przykręcone i teraz bierzemy się za belki stropowe, bo wcześniej były tylko wrzucone po to, żeby dało się tutaj po nich chodzić, natomiast nie są jeszcze porozmieszczane tak jak powinny być, więc tu jest na przykład nierówna odległość, tu jest nierówna odległość, teraz po prostu musimy dopracować. Jeżeli byłoby tyle belek stropowych, co jest na projekcie, czyli inwestor by nie zmniejszył tej ilości, no to wtedy byśmy mieli tak jak na projekcie i nie musielibyśmy się zastanawiać, tylko od razu byśmy lecieli na gotowo. Natomiast w tym przypadku musimy to indywidualnie przeliczyć, więc gdzieś ta odległość między jedną a drugą może nie wyjść identyczna, może być tam różnica centymetr, może nie będzie, bo jeszcze tak naprawdę nie wiemy. W każdym bądź razie, jeżeli jest równo z projektem, no to muszą się zgadzać i nachodzą na siebie, natomiast jeżeli są jakieś zmiany, tak jak w tym przypadku, mogą być takie różnice. Która? Koniec paliwa. Następny dzień pracy i następne wyzwania. Jak sami zauważyliście, śnieg pada, trochę wieje. Tyle udało nam się wczoraj zrobić, a dzisiaj mieliśmy już lecieć z łaceniem. Według prognozy ma padać cały dzień śnieg z deszczem, czyli za chwilę będzie deszcz się pojawiał, nie chce mi się trochę w to wierzyć. W każdym razie jesteśmy, spróbujemy teraz wyznaczyć długość, szerokość dachu, no i będziemy chcieli już lecieć deską czołową i lecieć do góry. Czy się uda? Nie wiem, zobaczymy, mamy nadzieję, że się uda. Tym kapoty nie podasz nowy. No, pójdzie wyżej? Spróbuj tak. Dobra. No. Jakie widoki. Jeszcze? No dobra. Leczko na dół. Bić? Yes, no. Of course. Tego góra. No dobra. Dobra, nie bijemy do samego końca, ponieważ jest to regulacja. W razie gdyby się okazało po sznurku później, że nam gdzieś zrobiły się fale Dunaju, mimo tego, że dół patrzymy na poziomicy, to teraz podchodzimy, wyciągamy i możemy podnieść góra dół. Natomiast jeżeli byśmy wbili całego, no to trzeba byłoby od środka wybijać i mogłaby się deska uszkodzić, mogłaby pęknąć. Więc jak będzie się wszystko zgadzać, dobijamy do końca, bijemy dolnego na równo, nie pod kątem, ponieważ tutaj ten fragment, co wam pokazuję, jest do odcięcia. Jakbyśmy wbili ze skosa w dół, no to by nam łańcuch uszkodziło. Więc na razie taka regulacja, jak się zgadza, to lecimy. Pierwsza kontrłata i później 2 łaty i dopiero wywijamy membranę. Zimno. Prawie dobrze naostrzyłem, ale jest to zamarznięte. Utnie pomału. Czyli dało się uciąć. Podnosimy rusztowanie zaraz do góry, bo już jest niewygodnie. I lecimy z membraną. Podciąg do siebie, żeby nie podwiało nam. Że budynek ma niecałe 13. 12 chyba 93. Zrobimy 13. Aha, myślałem, że ciągnie. To zwiewa. Dobra. Zrobimy jakieś 13, 20 nie będzie. Lepiej niech zostanie, niż jak ma zabraknąć. Ciśniemy sobie paski, żeby nam łatwiej u góry później naprężać. Niektórzy dają całą rolkę, nam jest niewygodnie, my sobie paski tniemy. Jakby nie jest to, że wieje, to byśmy sobie nacięli już na całą stronę i już by to było u góry. Na rusztowanie, żeby nie schodzić. Ale i tak dużo nam się udaje zrobić, mimo tego, że się sypie. Wstępy ten nożyk. No nic. Tu jest i tyle zapasu, że i tak się będzie odcinał. Nie wiem, na ile ustawione, ale zobaczymy. Na razie chyba dobrze ustawione. no jest jakaś zwichrowana. Daj do góry, ile możesz. O, dobra. Daj w dół. Dobra, do góry. Nie dobiło. Gdzieś mi podskoczył. Pokażę wam coś. To jest jeden lód. To jest jeden lód w tym momencie. Co, dołów? Jest co? Złap, bo jak będzie wiało w nocy, to może porozrywać. Łapiemy trochę, tak jak wspomniałem, torksami. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Normalnie wszystko zamarza. Rozładowana. Kto taką baterię zostawił w wiaderku, w którym są naładowane? Ja się pytam. Jak się dowiem, to od razu torba, borba, 8 smaken. Koniec dzisiejszego dnia. Jedziemy na hotel, ale na razie musimy poczekać, niech samochód trochę odtaja, bo wszystko jest po prostu zamarznięte. Więc poczekamy jeszcze parę minut, bo nie mamy skrobaczki, nie mamy nic i uciekamy. Więc tyle dzisiaj udało się zrobić. Jest jedna strona jest załacona, jest dodatkowo wzmocniona torksami, co widzieliście. Przekątne się zgadzają, długości się zgadzają, co najważniejsze. Jutro idziemy na drugą stronę i pytanie, co dalej, bo jeżeli nie puści mróz, jeżeli nie puszczą łaty, bo jest na nich lekki lód, to nie będzie można kładać blachy, bo niestety jak wyschnie, to będzie później blacha w powietrzu wisiała i byśmy musieli od nowa przyjeżdżać, wchodzić na górę i dokręcać. Więc jeżeli pogoda unormuje się, bo tam pokazują coś, że jutro ma być chyba w jednym momencie 0 stopni i przez 2 dni ma śnieg padać, więc być może by to fajnie akurat w miarę przeschło, nie mówię, że wyschło całkowicie, ale tak przeschło, żeby nie było lodu, no to jeszcze może nam się uda blachę położyć. Tak jak wspomniałem, tutaj jest trapez T18 kolor antracyt, natomiast jeżeli będzie tak jak jest teraz, to po prostu załacimy do końca, odetniemy nadwyżki, bo my zawsze dajemy więcej na bokach, co zresztą widać, że tutaj wystaje więcej membrany, wystają jeszcze jakieś tam łaty, więc poodcinamy te nadwyżki, wysprzątamy, pozabieramy folię do worków, powrzucamy i będziemy jechać na kolejną budowę, bo też mamy ten sam etap, czyli na te 50 chyba 2 albo 3 metry dom. Trzeci dzień pracy. Wczoraj nie udało mi się nagrać dla was zakończenia, niestety bateria padła od tego mrozu. Natomiast jak chodzi o dzisiejszy dzień, no to jest jeszcze chyba gorszy niż wczorajszy, ponieważ odczuwalna temperatura jest w granicach minus 11 chyba stopni. Trochę wieje, trochę nie wieje, w zależności gdzie stoimy, u góry jest najgorzej. Natomiast wchodzimy na tamtą stronę, robimy identyczny zabieg, no to raczej nie muszę nagrywać, no bo przecież widzieliście jak to się robi, czyli wyznaczanie długości, szerokości, odcinanie i tak dalej, i tak dalej. Więc tego raczej nie będę nagrywał, zwłaszcza, że czapkę wziąłem taką dosyć grubą i nie mam jak zarzucić kamery na głowę, więc pokażę wam efekt końcowy. Nawet bateria z tego nowego sprzętu z Milwaukee wywala błąd, ponieważ w nocy było chyba minus 8. Ona została na busie, cały ten sprzęt został na busie, zresztą jak wszystkie nasze sprzęty, no bo już i tak co się da, to bierzemy do środka, do hotelu, natomiast nieść te wszystkie wiadra z tymi ładowarkami, z tymi bateriami, z tymi wszystkimi rzeczami, no to trochę to jest kłopotliwe, dlatego stwierdziłem, że zostawię sobie to Milwaukee, no bo wszyscy tak chwalą, że super, super, no to mówię, przetestujemy. No i jest błąd. Jest błąd, nie ładuje się na dany moment, potrzebuje ciepła, akurat przyjechaliśmy, włączyliśmy grzanie w busie, to słyszycie, że agregat chodzi. Jak tylko złapię temperaturę trochę plusową, mam nadzieję, że błąd przestanie świecić i będzie normalnie się ładowało. Za ten czas wyznaczymy sobie długość, szerokość dachu, odetniemy nadwyżki krokiew, przyniesiemy tutaj albo zostawimy tam, w każdym bądź razie posprzątamy plac, jak skończymy. Załacone, jedna i druga strona. Czas to około 12 godzin nam zeszło. Wydaje mi się, że jakby nie ta gwoździarka, to zeszłoby znacznie dłużej. Natomiast półtora dniówki wyrobiliśmy się. Do tego pamiętajcie, jaka jest pogoda. Więc jakby nie było takiego mrozu, jakby nie było takiego wiatru, jakby nie było zimy, to uważam, że wyrobilibyśmy się jeszcze szybciej. No niestety, nie mam bardzo jak wam pokazać, bo już się kończy ogrodzenie. Ale jest druga strona zrobiona, odcięliśmy nadwyżki, a teraz bierzemy się za tą stronę, lecimy z obróbką, lecimy z wieszakami, lecimy z rynną, tak żeby już tą stronę sobie przygotować pod blachę i jak się dzisiaj uda, w co wątpię, że się uda, to będziemy jeszcze wiatrówki montować góra-dół, ale raczej szansa, że się dzisiaj uda, jest mała, bo już jest praktycznie po południu, więc uważam, że jeszcze z 2 godziny i będzie już zimno, będzie już się ściemniało. Ale według mnie zarąbista opcja z tą gwoździarką, tylko dodatkowo dokręciłem tutaj torxy 120, prawie 3 kg. Dodatkowo, dla pewności, bo jest to szczere pole, o czym mówiłem. Wolałbym nie dostać takiego telefonu i mieć takiej sytuacji, że zadzwoni do mnie inwestor i powie, że Paweł, dach zerwało, czy tam blachę wyrwało. Jest złapane, jest mocno zrobione. Nawet jeżeli by to było wbijane zwykłymi gwoździami, tak jak robiliśmy to tyle razy, to i tak bym wzmocnił to torksami, bo wolę mieć pewność, że tutaj będzie tak, jak bym chciał u siebie. Idziemy teraz na szybką weryfikację. Tak jak wam niejednokrotnie mówiłem, tak się weryfikuje, czy jest prawidłowo, czyli czy nie ma żadnych dziur. Jeżeli nie ma żadnych dziur, czyli jest szczelnie. Czyli nie ma, jest ok. Teraz jak trochę puści, no to będzie można śnieg zebrać. Znaczy albo sam stopnieje, obić sobie otwory okienne, drzwiowe, no już do środka nic nie wleci. My jeszcze posprzątamy, bo tu zostały jakieś kondruaty, zostały nasze deski, zostały jakieś odpady, rozrzucaliśmy, więc my posprzątamy w jedno miejsce i wywieziemy. Tu już zaczęliśmy odkładać, ale to będziemy robić, jak będziemy się pakować. Dobra, skakujemy na rynnę, bo szkoda czasu, a chcemy skończyć w tym tygodniu, bo prognoza się zmieniła. Miał padać śnieg i miał być mróz codziennie do soboty. Natomiast teraz jest plus 4, co widać zresztą, że kapało z membrany, a miało być dzisiaj minus 2, więc bardzo dobrze się stało. I w piątek miał padać śnieg, natomiast według prognozy zostało to przesunięte na sobotę, więc prawdopodobnie zostajemy jeszcze jeden dzień i być może w piątek oddamy już dom inwestorowi. Centymetr od tego. Skrócić. No, jakby czasem podwiewało, to będzie, wiesz, będzie widać. Będzie się pytał, co to tam tak wieje? No, chociaż będzie widział, że jest membrana. Nie odetniemy, bo jest za długa. Lepiej jak jest za długa, niż jak... No to tak, lepiej jak jest czego odpić. No. No, jestem zadowolony z tego pasa. No. Dobrze go zamówiłem. Zajebiście, żeś to zrobił. No to jak sam siebie pochwalił. No to człowiek wyższy jest 5 cm. Tak, to tak. No gdzie jest blacha? Dwie wiatrówki zaczepione z jednej i z drugiej strony. Przecieram od razu, bo mnie to zawsze denerwuje, jak ktoś ręce ma odbite na wiatrówkach, bo to się niestety po deszczu nie zmyje, więc wiatrówki mają być czyste. A tu niestety zrobiło się na plusie i robi się błoto. I wszystko się brudzi. A jutro niestety zjeżdżamy, znaczy niestety i stety, bo zjeżdżamy, bo śnieg ma padać 2 dni. Więc nic się nie porobi. Dzisiaj przygotujemy sobie orlenowania, wiatrówki. Jak się uda, to zaczniemy tamtą stronę kryć blachą i jedziemy do siebie. Wrócimy poniedziałek albo wtorek, jak trochę śnieg się uspokoi, dokręcimy tą stronę i będzie już pajabongo, jak to się mówi. Oddajemy kolejny dom. Jeszcze teoretycznie w tym roku mieliśmy rozpocząć budowę domu jeszcze jednego, ale dopóki mróz lekko nie puści, no to dokończymy zlecenia i szykujemy się do urlopu zimowego. Teraz my będziemy odpoczywać. Tyle pracy na dzisiaj. Jedziemy już do siebie. Te długie, nie? Do siebie, mam na myśli już do domu, na firmę, ponieważ jednak prognoza tyle razy się zmieniała, a w końcu finalnie zostało tak, że będzie jutro i pojutrze padał śnieg. Dlatego przygotowane mamy wszystko już pod blachę. Są rynny zaczepione, są spusty porobione, są wiatrówki pokręcone. Jest dosłownie wszystko porobione, więc tylko wjeżdża blacha. Więc teraz jak przyjedziemy, to od razu blacha do góry. Zamówiłem 20 cm dłuższą blachę, bo lepiej odciąć, niż jakby miało zabraknąć, bo czasami inwestor mówi, a zróbcie mi troszkę dłuższy, powiedzmy, okap. Dlatego w tym przypadku tak samo zrobiłem, że jest blacha do odcięcia delikatnie, więc będziemy ją odcinać, ale nie dużo. Wiatróweczki są takie same, jak wszędzie robimy, bo zamawiamy ten sam wzór. Zamawiamy ten sam wzór i tak samo wszystko montujemy. Czasami dajemy wiatrówki od góry montowane, natomiast w tym przypadku zrobiliśmy tak jak w ostatnim czasie, czyli po prostu korytko od góry i cała woda wchodzi na dół. No tutaj już niestety nie przejdę, no bo jest siatka, ale następnym razem wam pokażę, jak wygląda. Więc łapka w górę i subskrypcja. Ja się z wami żegnam, uciekam do chłopaków, pakujemy busa. Jedziemy na hotel, zabieramy nasze rzeczy i wracamy do siebie. I tak jak wspomniałem wam, tutaj wracamy poniedzieli, dokończyć pracę i oddać dom. Jakby nie to, że ta pogoda tak się ciągle zmieniała, że słońce, deszcz, mróz, śnieg i finalnie został śnieg przez 2 dni, to byśmy zostali jeszcze 1 dzień w hotelu, no i byśmy dokończyli wszystkie prace. No ale niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, więc jedziemy do siebie. U nas na szczęście ma śnieg nie padać, więc pojedziemy sobie na budowę domu 50 chyba 2 albo 3 metry, czyli ten, co widzieliście z gankiem. Tam będziemy robić ten sam zabieg, czyli będziemy lecieć już z membraną, tak żeby już pooddawać te domy i zrobić sobie w końcu przerwę świąteczną, przerwę zimową, żebyśmy w końcu mogli poodpoczywać. Dobra, idę do chłopaków pomóc im pakować i uciekamy, bo według prognozy jeszcze 10 minut słońca i ma być ciemno. Na razie, cześć.